Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji święta Walentynki. Ja myślę, że to jest absolutnie najważniejsze w tym miesiącu. Te wszystkie pełnie księżyca będą przy czytaniu kart, jeśli będzie potrzeba, żeby to powiedzieć, ale będziecie też mieć pod filmikiem. Zajrzyjcie tam, gdzie jest opis, co zawiera film, uwagi, i tam znajdziecie, kiedy jest nowia księżyca, kiedy jest pełnia księżyca. Wszystko to będzie. Ale ja naprawdę dzisiaj chcę skoncentrować się na miłości. Na miłości, kochani. Tu pokazuję akurat czekoladki, które dla Was są wirtualnie, a które później będą wysłane do mojej mamy w Polsce. Są także cudne róże, nie wiem, jak je dobrze widzicie, czy nie. Niemniej jednak one są przepiękne. No nie wiem, naprawdę nie wiem, czy wszyscy widzą te róże. A są tak cudowne, że nie wyobrażam sobie, żeby nie doświadczyć ich. Także aż je odrobinkę tutaj przesunę dla Was, kochani. Jeżeli widzicie, jeżeli nie, to trudno, ale są przepiękne. I tak jak róże, są odrobinkę inne, ale patrzcie, jak jedna drugą wspomaga. Widzicie? Jak jedna drugą wspomaga. One same się tak ułożyły. Włożyłam do tego wazoniku i się okazało, że po prostu nawet róże dzisiaj się kochają. Także ci, którzy są w parach, gratuluję. Cudowna sprawa. Ci, którzy się naprawdę kochają, szanują i mają cudowny związek, nie ma nic lepszego. Nigdzie. Okay? To jest właśnie to, czego my wszyscy pragniemy tak bardzo. Znaleźliście. Świetnie. Trzymajcie. Zawsze wracajcie do tych momentów. Nigdy nie pozwólcie, żeby to wygasło. Wielkie zadanie. Dla tych, którzy nie są w parach, dla tych, którzy mają złamane serca, którzy będą siedzieć na kanapie w święto Walentynki i może będą płakać, może będzie wiele złości, nienawiści z tego powodu, co się wydarzyło, co się dzieje. Zanim przejdziemy do kart, które są już wyciągnięte dla znaków ognia, dla barana, lwa i strzelca, zrobimy to, co zrobiłam w języku angielskim. Jeżeli znacie i rozumiecie język, ja naprawdę proponuję pójść i tego posłuchać. I nie tylko samemu posłuchać, ale rozesłać, gdzie się tylko da. Bo co ja proponuję zrobić, to żeby dzień Walentynki nie był tylko o ja i mój partner, ale żebyśmy myśleli o tym dniu jako dniu miłości. I nawet nie człowieka do człowieka. A dlaczego? Dlatego, że zanim się urodziliśmy, byliśmy duszą przy Bogu. Po drugiej stronie, w innym wymiarze. Kiedy się urodziliśmy, przybraliśmy to ciało, jakie mamy na sobie, jako kostium. Jako mundurek na to życie. I kiedy będziemy odchodzić, co niektórzy nazywają śmiercią, ciało zostanie zakopane, spalone, naprawdę nie ma różnicy, a dusza wróci do tego samego źródła, z którego przyszła, czyli do Boga. Dusza jest nieśmiertelna. Muszę Wam powiedzieć, kochani, że my wszyscy mamy swoje jakieś ciekawe historie. Niemniej jednak, był taki filmik, na którym o tym już chyba mówiłam,
ale w tym dniu, w tym momencie muszę to powtórzyć. Otóż ja miałam historię ze swoją babcią, świętej pamięci babcią, która odeszła, kiedy ja miałam zaledwie 17 lat. Jak to nastolatka, oczywiście miałam swoje tam mądrości z babcią, ale to tak trzymało mnie bardzo, kiedy o niej myślałam, to zawsze miałam wyrzut do niej. I ona widziała, że to trzymanie w sercu nie miłości, tylko drzazgi skaleczy mnie bardzo i okaleczy wszystkich innych, bo wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, kochani, nieważne gdzie jesteśmy. My, jako ludzie, to myślimy tylko o sobie, swoim malutkim światku, swoje mieszkanko, swoja rodzina na przykład i naprawdę wiele, nic innego nie istnieje dla większości z nas. Natomiast tak naprawdę, to zechcę Was dzisiaj zaprosić do medytacji, która zabierze nas w dzień walentynki, proszę to zrobić, można codziennie robić, w dzień walentynki szczególnie. Połączmy się miłością, nie miłością ludzką w naszym ciele, ale widzicie tu angel, aniołowie, anielska miłość, miłością dusz. Wyobraźmy sobie, że nie mamy ciała, mamy tylko serce i tu mówimy o tej czakrze, czakra sercowa, którą spróbuję otworzyć dla wszystkich. I kiedy Wy będziecie się otwierać, będziemy się łączyć, żeby otworzyć wszystkie dusze na całym globie. Czy jest to możliwe? Grace, jak to jest możliwe? Ja jestem w innym czasie, w innym miejscu. We wszechświecie nie ma czegoś takiego jak czas, miejsce. To jest wymysł ludzki tu na planecie Ziemia. A my sięgniemy o wiele dalej niż nasza kanapa, nasz telewizor, nasz dom, nasze miasto czy nasze państwo. Okay. Bardzo ważne, ponieważ wielu z Was, kochani, będzie siedzieć, i aż mi przykro myśleć, będzie siedzieć i będzie w głębokiej depresji. Może depresja, kochani, to jest nic innego, tylko złość, nienawiść, nerwy, które skierowane są wewnątrz. Okay. Z tego jest wiele chorób. Jak na przykład anoreksja, bulimia. To jest właśnie to. To jest depresja. Wielu może mieć nawet myśli o samobójstwie. Bo kiedy będą widzieć, że tyle ludzi jest szczęśliwych, a ja biedny, biedny, biedna, ja jestem nieszczęśliwa, już ja nie chcę żyć, kochani. Wszechświat jest to wiele większy niż tylko ja. W momentach, kiedy czujecie się naprawdę źle, co najlepsze jest, żeby zrobić, oprócz tej medytacji, którą Wam za chwilę pozwolę przeżyć, to pomyśleć o pomocy innym. O tym, za co jesteście wdzięczni. I jak pomóc innym, ponieważ jeżeli będziecie koncentrować się bardziej na to, żeby siać dobro i miłość i dać coś z siebie innym, tym mniej będziecie myśleć o sobie i o tym, jak nieszczęśliwi jesteście. Okay? Nie bądź egoistą. Podziel się tym, co masz, swoją miłością, bezwarunkową miłością ze wszystkimi innymi. Ja kiedy miałam sen z babcią, która przyszła do mnie i mnie uścisnęła, kiedy ja się obudziłam, ja tę miłość czułam przez 4 dni.
Ona zmniejszała się każdego dnia, na czwarty dzień pod wieczór już zaniknęła. Niemniej jednak powiem wam tylko tyle. Nie byłabym w stanie nie tylko się zdenerwować, ale nikogo osądzać, na nikogo złego słowa powiedzieć. Ja żyłam tak, jak się żyje w innym wymiarze, tam po drugiej stronie. Babcia mi dała ten prezent z tamtej strony. Dlatego wszystkim należy przebaczyć, ponieważ ranimy siebie i ranimy tych, którym tyle możemy dać z siebie. Ale jeżeli będziemy skoncentrowani tylko na sobie i swoich bolączkach i swoich problemach, wszyscy inni ucierpią. Ci, co są blisko i ci, co są bardzo daleko. Więc nie warto. Trzeba zrobić tę medytację z przebaczeniem. Następnie. Ta miłość, o której ja mówię, tak normalnie człowiekowi nie była dana. To jest, planeta Ziemia jest ciężką lekcją życia, podobno najcięższą. Ale sami się zapisaliśmy na to, kochani, i uczymy się bardzo dużo. I nic jak ciężkie doświadczenia, które uczą nas najbardziej. Czy to jest rozbicie małżeństwa, rodziny? Czy to jest ciężka choroba? Czy to jest czyjeś odejście na drugą stronę? Wszystkie te doświadczenia, kochani, sami sobie wybraliśmy, zanim się urodziliśmy. Po to, żeby się czegoś nauczyć. Po to, żeby być bogatszym wewnętrznie. Im człowiek więcej przeszedł w życiu złych doświadczeń, tym dusza jest bardziej szlachetna. Tak jest. Nie wiesz, jak cudownie jest chodzić, dopóki nie możesz chodzić. Okay? Nie doceniasz zdrowia, dopóki go nie utracisz. Taka jest prawda. Więc ja proponuję, żeby tego dnia walentynkowego w tym roku, 2015, nie myśleć tylko o sobie, ale po raz pierwszy sięgnąć po znacznie więcej niż tylko ja i my we dwoje. Czy we troje, czy we czworo jako rodzina. Więc co ja proponuję zrobić? Ja mam tutaj wywietrzony, mimo że jest zima, ale okno jest otwarte. Woda, jak słyszycie, chodzi, która naprawdę sprzyja myśleniu, koncentracji, a także uczuciom. I co my zrobimy? To będziemy oddychać 3 razy na początku i 3 razy na końcu. Ja wam powiem kiedy, kochani. Zamkniemy oczy i przeniesiemy się w zupełnie inną rzeczywistość. Ok? Bądźcie ze mną. Oddychamy 3 razy, kochani. Najgłębiej jak potraficie. Chodzi o to, żeby rozluźnić wszystkie mięśnie, przestać myśleć o czymkolwiek. Wygodnie. Opuszczamy swoje ciało. Jesteśmy tylko energią. Jesteśmy w świecie energii. Wychodzimy ze swojego kostiumiku tymczasowego, który przybraliśmy tylko na to życie. Jesteśmy cudowną, piękną duszą, światłem, które nie ma nic w sobie, tylko czystą miłość. Miłość bezwarunkową. Miłość,
która nie musi pokonywać niczego. Ponieważ nigdy nie walczy, nigdy się nie kłóci, nigdy nie zazdrości. Nigdy nie życzy nikomu nic złego. Czysta miłość. Jako ta dusza, energetyczna gwiazdka, wzbijamy się wysoko. Jesteśmy pośród gwiazd. I patrzymy na Matkę Ziemię. Patrzymy. Nasze mieszkanko nawet nie istnieje. Nasze państwo jest ledwo dostrzegalne. Patrzymy teraz dookoła, na lewo i na prawo i widzimy tylko inne dusze, które są czyste, kochające, wspaniałe. I sięgamy, sięgając w lewo stronę i w prawo stronę. Już teraz kontynenty się nie liczą. Jesteśmy ponad oceanami, ponad państwami, ponad ziemią. Połączyliśmy się. Połączyliśmy się za pomocą energii. Świecimy tak jasno. Nie ma czegoś takiego jak różnica wieku, różnica płci, różnica religii, różnica poglądów, różnica rasowa. Jesteśmy jedną piękną, wielką, energetyczną duszą połączoną razem. Wyobrażacie sobie to światło. Wyobrażacie sobie tę moc miłości. O jakiej my mówimy? My rozświetlamy w tej chwili nie tylko tą piękną naszą planetę Ziemię i wysyłamy jej tyle miłości, która dociera aż do samego centrum Ziemi. I czynimy wszystkim piękniejszym i zdrowszym. Kochamy Cię, nasza piękna Matko Ziemia. Ale sięgamy także, kochani, do Wszechświata, do wszystkich planet, jakie istnieją. To, o czym wiemy i to, o czym nie mamy pojęcia nawet, że istnieje. Ale jest cudowne. I my ślemy energetyczną love, miłość. Tą nieskazitelną, tą czystą, tą wszechmocną. Tę miłość, którą można nazwać tylko boską. Tu czujemy spokój, pokój, radość. Tu czujemy się bezpieczni. Tu jesteśmy kochani. I kochamy wszystkich innych. Kochani, zostajemy w tym stanie przez chwilę, żeby to poczuć tak głęboko, że czasami może właśnie tutaj odnaleźć siebie. Odnaleźć, kim naprawdę jesteśmy. Po co przyszliśmy na ten świat? Jakie mamy zadania do wykonania? Jak służyć innym? Jak wypełnić nasze powołanie, jak kochać Boga, naszych aniołów i archaniołów, jak zjednoczyć się z tymi wszystkimi kochanymi, którzy odeszli w tym życiu z tego świata, naszego świata, jakie rozumiemy, jak poczuć ich miłość, jak przesłać im naszą miłość, jak być pojednanym z nimi wszystkimi.
ze wszystkim, co istnieje w tym wszechświecie. Poczujcie to. Kiedy doliczę do trzech, otwórzcie oczy. Jeden, dwa, trzy. Kochani, witajcie z powrotem na naszej pięknej planecie Ziemi. Podzielcie się wszystkim tą medytację, bardzo proszę. Ponieważ bez względu na miejsce, czas i kim jesteś, w co wierzysz, pojednoczmy się. Kiedy tylko to zrobimy sami, wierzcie mi, zawsze ktoś inny będzie robił to samo. I w ten sposób naszą wibrację jako jedność podwyższymy. I pomożemy planecie Ziemi, pomożemy nam wszystkim i samym sobie, bo cokolwiek wypuszczamy, każda myśl, każde uczucie, to wszystko do nas wraca. Macie w tej chwili otwarte serce. Wasza czakra sercowa została otwarta. Zróbcie z tym pożytek, kochani. Teraz wracając, skoncentrujemy się tylko na znakach ognia. Kochani, to czytanie jest wyjątkowo specjalne, dlatego że to jest połączenie ze wszystkim i wszystkimi, którzy istnieją we wszechświecie. Więc zobaczmy, co dla znaków ognia. Moje drogie barany, moja ulubiona karta. Zawsze gonisz. Jesteś znakiem ognia. Zawsze musisz być pierwszy. Jesteś ambitny, pracowity. W miesiącu lutym 2015 roku zatrzymaj się i powąchaj różę. Czyli poza tym, że faktycznie powąchaj różę, to jeszcze zastanów się nad sobą. Co jest twoją pasją? Masz kogoś przy sobie cudownie. Czujesz się spełniony wspaniale. Ale jeśli nie, pomyśl, co jest twoją pasją. To może być gra w piłkę nożną. To może być śpiewanie. To może być granie na instrumencie. To może być pisanie wierszy. Cokolwiek by nie było. Co jest twoją pasją? Co uwielbiałbyś robić? Bo to było tobie i tak przeznaczone. Więc też i w miłości. Nie planuj już co dalej. Nie popychaj swojego partnera do robienia czegokolwiek, ok? Ciesz się, że jesteś w tym związku. Znać w swoim partnerze wszystko to, co dobre i kochane. Za co możesz czuć się wdzięczny, wdzięczna. Ok? Następnie mamy główną arkanę. Balans. Czyli znowu jest balans, a potem jest zaraz, kochani. Archanioł Michał mówi, nie bój się niczego. Nie bój się. Jeżeli się boisz, idź do mojej medytacji, gdzie odetniesz to wszystko, co toksyczne. Może gdzieś ktoś o tobie źle myślał.
odetniesz się od toksycznych związków, toksycznych sytuacji. Ok? Może tak być, skoro jest ta karta, ta wiadomość. I musisz bardziej myśleć o tym, jak kooperować z innymi. Jak znaleźć balans w swoim życiu. Ponieważ jeżeli ta karta jest pokazana, to znaczy, że gdzieś nie ma, gdzieś straciłeś ten balans, mój drogi baranie. I trzeba odzyskać go. Jeżeli martwisz się o jedną osobę tak bardzo, że zatracasz siebie i kim ty naprawdę jesteś, to znaczy, że trzeba wrócić i odnaleźć siebie. Ok? Ogromnie ważne. Kochaj siebie, kochaj innych i znajdź ten balans. Definitywnie spędź czas na to w lutym, żeby cieszyć się teraźniejszością, tym co masz i być bardzo wdzięcznym za to. Moje kochane lwy, wy macie dosyć ciekawe karty. Otóż musicie wiedzieć, że 3 lutego jest pełnia księżyca w lwie. Kiedy chodzi o lwa, nic nie ma drobnego, nic nie ma malutkiego, wszystko jest olbrzymie, ok? Więc może gdzieś jakieś wyjdą rzeczy, kochani, w dramatyczny sposób, ok? Więc zacznijmy od niedobrej wiadomości. Gdzieś niektórzy z was albo sami zerwą z kimś, albo ktoś z wami zerwie. Gdzieś się coś zakończy, gdzieś będzie jakaś smutna wiadomość. Ja wiem, że to było w czytaniu dla lwa na 2015 rok. Dla wielu może się to wydarzyć już w lutym. Okay? Nie znaczy dla wszystkich, bo to pamiętajcie, jest ogólne czytanie. Ktoś chce mieć czytanie osobiste, musi wejść na moją stronę internetową, którą ja podaję zawsze pod spodem. www.angelreadingswithgrace.com. Więc tam wejść, zamówić se czytanie, będziecie wiedzieć. To jest ogólnie dla wszystkich, ale co nie, dla niektórych tak będzie, kochani. Coś się zakończy i coś nowego się zacznie i tę osobę już znacie. Tę osobę już znacie. To może być stary przyjaciel, może kogoś spotkacie. Merkury cofa się do 11, 12, 13 lutego, więc akurat tak jest, że kiedy wejdzie znowu, ruszy naprzód, będziecie wiedzieć, co to jest. Bo może w tym czasie, na początku lutego, te pierwsze dni do 11, 12, tę osobę spotkacie. Ktoś do was nagle napisze, gdzieś, jaki przypadek, spotkaliście kogoś. Tę osobę już wyznacie. Czy wszyscy? Znowu nie. Wielu z was, ok? I będzie nowy początek. Moje kochane strzelce. No, a wy macie cudowną sprawę. Wy macie cudowną sprawę. Otóż pasja. Pasja i pasja. Wspaniale. To może być pasja do ciebie? To może być pasja do tego, co robisz, do tego, co uwielbiasz robić. Może nagle przyjdzie do ciebie na początku lutego, co chciałbyś robić. Wreszcie zrozumiesz, po co tu istniejesz. Rób to medytację, dokąd zrozumiesz. Jakieś nowe inspiracje otrzymasz. I teraz daj sobie sprawę, że w wersji angielskiej to pominęłam, wyobraźcie sobie. Będziecie, zrozumiecie coś. Przyjdą wam nagle jakieś myśli jak eureka. Mogą być nieciekawe początki, ale no trudniejsze, bo to nie to, że od razu Kraków zbudowano, kochani. Niemniej jednak bądź delikatny i patrzcie, macie owce. Kochaj siebie, jesteś cudowną duszą. 19 lutego wchodzimy w astrologii chińskiej w znak owcy. Dla was szczególnie już widzę. Posłuchajcie tego filmiku jeszcze raz dla was, ponieważ dla was jest to bardzo ważny rok. Już ja widzę. Jest to bardzo ważny rok, kochani. Bo ta owieczka tutaj, czyli bądź delikatny, bądź kochający.